Wczoraj Tomasz Terlikowski napisał na swoim blogu, że katolik nie powinien głosować na PO. Nie powinien, bo Donald Tusk popiera związki partnerskie. Tym samym w zawoalowany sposób Terlikowski namawia do głosowania na PiS. Na ten sam PiS, który w swojej książce Zdradzona Nadzieja opisał jako partię, której liderzy działali intensywnie, aby nie umocnić w konstytucji ochrony ludzkiego życia. Było to w roku 2008. Pytanie, skąd u redaktora Terlikowskiego ta zmiana? Ogłaszam konkurs. Każdy, kto wskaże z jakiego miejsca i z jakiego okręgu na listach PiS w najbliższych wyborach wystartuje Tomasz Terlikowski, dostanie ode mnie butelkę wina Chateau Neuf du Pape. A więc piszcie maile, wysyłajcie smsy, piszcie na Facebooku. Czekam na odpowiedzi. No, tośmy trochę uszczypnęli redaktora Terlikowskiego. I dobrze.